Skupmy teraz naszą uwagę na zwiastowane Boże Słowo. Może schylmy nasze czoła, pomodlimy się. Panie Boże, jesteśmy przed Tobą i chcemy słyszeć Twój głos. Chcemy słyszeć Ciebie. I kiedy będzie zwiastowane Twoje Słowo, prosimy Ciebie, aby Duch Święty je ożywił w naszym sercu. Prosimy Ciebie, aby On ukazał nam to, co należy zmienić, to, co należy wzbudzić, a co jeszcze nie jest w nas, a powinno być. A przede wszystkim, abyśmy byli blisko Ciebie, bliżej dzisiaj jak wczoraj. I niechaj Twój Duch dopomoże nam w tym. Uwielbi imię Jezusa Ojcze. Halleluja. Amen. Kiedy czytamy Boże Słowo, które mówi o Abrahamie, zwłaszcza początek, można powiedzieć, Biblii, jak również w Nowym Testamencie też jest zmianka, to na pewno zgodzicie się ze mną, że dostrzegamy wiele dobrych cech i czynów w życiu Abrahama. Jak posłuszeństwo Bogu, gościnność, troska za krewnymi, uwolnienie ich od wroga, wstawianie się za bliskimi i za obcymi przed Bogiem również nie było obce Abrahamowi. Po prostu on taką był osobą. Taki on był. Taki miał charakter. Ale obok tych wspaniałych rzeczy to także zauważalne są słabości u ojca wszystkich wierzących. A nawet niektóre jego błędy powtarzały się i niczego dobrego mu nie przyniosły, lecz pokazały jego słabe strony. I to, co wspomniałem, jednak nie zmienia prawdy o Abrahamie, że był szczególnym człowiekiem, bo tak jest ukazany w Biblii. Wspaniałym był mężem Bożym, którego Bóg powołał i prowadził. I w dzisiejszym zwiastowaniu rozważać będziemy 20 rozdział Księgi Rodzaju. Jeżeli macie Biblię ze sobą, możecie je otworzyć i śledzić. I w dalszym ciągu naszym tematem jest Abraham i Bóg. Jest to już czwarta część, w której zasadniczą myślą będzie zobaczenie słabości Abrahama i kłopotu, jaki sprawiał sobie i innym. Bo rzeczywiście tak było. Mówiąc w ten sposób, nie mam na myśli, by poniżyć Abrahama w naszych oczach, lecz byśmy bardziej uświadomili sobie i pamiętali o tym, że każdy człowiek, nawet najbardziej wierzący, najbardziej gorliwy, najbardziej religijny, to jednak ma cielesne słabości. A więc ty również masz słabości. Takie słabości, które chcą wziąć górę w twoim życiu. Abraham takie chwile doświadczył. I myślę, że w życiu wierzącego są takie chwile, w których nie najlepiej wypadamy przed Bogiem i przed ludźmi. Czasami wstydzimy się niektórych czynów, niektórych słów. Czasami byśmy chcieli je zawrócić, ale niestety jest to niemożliwe. I w takim czasie winniśmy przeanalizować, dlaczego tak jest. Dlaczego to się stało? Dlaczego to miało miejsce? By zmienić to, co należy zmienić i nie upadać ponownie w tą samą dziurę. Należy pamiętać, że wierzący człowiek nie może pokładać swojej ufności i siły w swoim doświadczeniu wędrówki za Bogiem oraz musi zawsze być świadomy, że cokolwiek czyni, ale jeżeli nie ma w tym Boga, to rezultat będzie kłopotliwy dla niego i dla innych. Pomimo wzrostu wiary i pogłębiania duchowości,
to jednak będąc w tym ciele, zawsze narażeni jesteśmy na myśl cielesnego czynu. I w niektórych sytuacjach cielesność może okazać się silniejsza od naszej wiary i duchowości. A kiedy tak jest, to wtedy przeważy na swoją stronę. Czy wiesz o tym? Bo jeżeli wiesz, to coś z tym zrobisz. Biorąc pod uwagę duży rozmiar wiary i duchowości Abrahama i patrząc się z tej strony, to dziwny może się wydawać Abrahama uległość cielesnym myślom i czynom. No skoro taki człowiek duchowy, taki człowiek wierzący, to dlaczego on uległ temu czy owemu? Kiedy poznajemy źródło przyczyny, to wtedy bardziej staje się dla nas jasne i zrozumiane, ale to nie znaczy, że usprawiedliwiamy zły czyn. I w części drugiej wspomniałem, że podczas okresu głodu Abrahama, idąc do Egiptu, nie uczynił błędu. Ale co? Będąc w Egipcie już, Abraham uczynił bardzo duży błąd. Błąd, który mógł unicestwić plan Boga w jego życiu i mógł spowodować niewypełnienie Bożej obietnicy darowanej mu. Bóg dał obietnicę, ale mogło nie być jej wypełnienie z powodu niewłaściwego zachowania Abrahama. Boża zasada dla wypełnienia Bożych obietnic dzisiaj w życiu człowieka również ma to samo podłoże. I bardzo łatwo możemy usunąć z naszego życia wypełnienie się Bożej obietnicy, których mamy dość sporo w Ewangelii, kiedy czytamy. Ale jest to już odmienny temat. A więc Sara, mimo swoich lat, tak jak wspomniałem poprzednio, przypomnę, że była na tyle urodliwa, że dostojnicy tej ziemi patrzyli na nią pożądanym okiem. Tak patrzyli ludzie. Można powiedzieć, królowie patrzyli tak na Sarę. Abraham wiedział o tym, że tak jego żona jest spostrzeżana. I rozważał to w swoim sercu i rozważył w ten sposób, a nawet swoją żonę nakłonił do tego, aby była zgodna z jego decyzją czy z jego myślą. Dla własnego swojego bezpieczeństwa i bojaźni o swoje życie w takich sytuacjach przedstawiał żonę swoją jako siostrę dla swojego bezpieczeństwa. A to spowodowało następstwa, że została wzięta od niego. I tylko Boża szybka interwencja spowodowała, że Sara została zwrócona Abrahamowi, bo mógł jej nie mieć. I Faraon nie obcował z nią, bo Bóg wkroczył i zachował od tego. Słysząc to, łatwo możemy nisko ocenić Abrahama i postawić mu dużą dwóję, za moich czasów stawiali dwóję, lub zero, bo na to zasłużył. Ale nie wiem, jak byśmy się zachowali, będąc w podobnej sytuacji. Łatwo można kogoś skrytykować czy ocenić, trudniej siebie. Na przykład jesteś w nieznanym tobie miejscu i masz obawę o swoje życie i widzisz, jak mieszkańcy tej ziemi patrzą na twoją żonę pożądanym okiem. A to wzbudza w tobie obraz, że twoje życie jest narażone, bo mogą ciebie się pozbyć z powodu twojej żony. Może wtedy byś pomyślał, podobnie jak Abraham, i wpadł na taki pomysł, by swoją żoną zasłonić zagrożenie swojego życia. Bo to uczynił Abraham. A więc czy Abraham był tchórzem? Jak myślicie? Myślę, że nie.
Raczej dopuścił strach i obawę do swojego życia, a to go ograniczyło, sparaliżowało. Przypomnę, że kiedy Lot został uprowadzony do niewoli, to wtedy Abraham, ufając Bogu, miał odwagę takiego wymiaru, by wyruszyć i walczyć z silniejszymi od siebie i ich pokonał. Pamiętacie to? A więc on był odważnym. Ale w tym samym czasie miał ukrytą słabość w sobie, o której on wiedział i która szła za nim. Tam, gdzie Abraham, to tam jego słabość. Bojaźń o swoje życie ze względu na urodliwość Sary w dużym stopniu Abrahama więziło i paraliżowało. I niejednokrotnie z tego powodu miał duży kłopot. Również i Sara. I również i inni. I czytamy w 20 rozdziale od 1 wersetu takie słowa. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szun. A następnie przybywał w Gerar. I mawiał Abraham o swojej żonie Sarze, ona jest moją siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu, umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł, panie, czy i ludzi sprawiedliwych chce zabić? Wszak on sam powiedział mi, ona jest moją siostrą. A ona też mówiła, on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Boże Słowo mówi i mawiał Abraham o swojej żonie Sarze, ona jest moją siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Bóg ma zawsze prawo uczynić to, co zechce. Na pewno zgodzicie się ze mną. I w tej sytuacji Abrahama Bóg miał nie tylko prawo, ale słuszny powód, by nie okazać cierpliwości Abrahamowi i nie przyjść mu z pomocą, kiedy jego żona została wzięta od niego, ponieważ w tej ważnej sprawie nie zaufał Bogu, lecz głupio postąpił. I odczytany fragment obnaża kolejny raz niezmienioną słabość Abrahama, bo ona ciągle była w nim. Wiele wspaniałych rzeczy dokonał i był odważny w niektórych sytuacjach, ale w tej sytuacji ciągle zawalał. A więc ten fragment ukazuje niezmienioną słabość, bo nic się nie zmieniło w tej dziedzinie. To ciągle było tak, jak było. I również ukazuje stałą wierność Boga. Ten fragment ukazuje Boga, który wkracza, który działa, jego wierność. Ukazuje również to, z czym Abraham się zmagał i co było wewnątrz niego, to, co było ukryte. I podczas godziny sprawdzianu to wyszło na zewnątrz i co było skryte, zostało ujawnione. I dzisiaj również jest podobnie. I kiedy z bojaźni znowu Abraham zawiódł, bo przecież zawiódł poprzednim razem. Mówiłem to poprzednim razem, kiedy Abraham przyszedł do Egiptu. Również podobnie postąpił. I również teraz podobnie postąpił. A więc to się powtarzało. To nie było pierwszy raz. I kiedy on zawiódł, to Bóg ponownie wkroczył. I widzimy tu wierność Boga. Bóg wielokrotnie ponownie wkracza do naszego życia, kiedy my zawodzimy. Pomimo, że zrobiliśmy to już drugi raz, być może trzeci. Bóg znowu wkracza. Wkracza, aby nas uratować od czegoś, aby zachować, aby nie dopuścić do tego, aby Jego obietnica, którą On ma dla nas, dla naszego życia, była unicestwiona. On chce, aby ona była wykonana, abyśmy z niej skorzystali. Tak jest Bóg. Abrahama życie całkiem inaczej by się potoczyło, gdyby nie Boża wierność.
całkiem inaczej. By nie tylko nie miał żony, nie tylko Izak by nie przyszedł, ale przecież wiemy, że z tego rodu później dochodzimy do Jezusa. Prawda? Całkiem inna historia by była. Ale jednak wierność Boga jest wierność nie człowieka. Jest stabilna, jest niezmienna. Bóg wkracza, kiedy my zawodzimy. I chciałbym, abyśmy pamiętali o tym. Kiedy ty zawodzisz, kiedy ja zawodzę, to Bóg nie zawodzi. On wkracza, dlatego że On jest wierny. Nie dlatego, że my zasłużyli, żeby On wkroczył. Nie dlatego, że my powinniśmy mieć Jego wierność, Jego łaskę. Nie. Bo my zawaliliśmy w tym czy owym. Ale dlatego, że Bóg jest kochającym Bogiem, jest wiernym Bogiem i On wkracza, widząc naszą słabość. To nie znaczy, że On popiera naszą słabość. Bóg nigdy tego nie czyni. On chce nas podnieść, aby dokonana była zmiana w nas. Słuchając to, co Abraham uczynił, można powiedzieć, jakim przykładem wierzącego człowieka był Abraham. Dla tych ludzi, kiedy postąpił tak głupio, dla ludzi, można powiedzieć, którzy nie byli tak wierzący jak Abraham. Jakim przykładem był Abraham? No dobrze, ale bliższym pytaniem jest, jakim przykładem ja jestem i ty dla tych, pośród których zamieszkujemy. W naszych domach, wśród naszych najbliższych, w pracy, wśród naszych sąsiadów. Jakim przykładem ja jestem? Jakim przykładem ty? Kiedy Abimelech usłyszał we śnie głos Boga, to wtedy, będąc napełniony bojaźnią, powiedział Bogu: nie wiedziałem o tym, że Sara jest żoną Abrahama. Wyraził swoją niewinność i nieświadomość w tej sprawie, mówiąc: wszak on sam, czyli Abraham, powiedział mi, ona jest moją siostrą. A ona też mówiła, on jest moim bratem. I wyraża teraz swoje serce przed Bogiem, mówiąc: uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. A więc nie byłem uświadomiony w tym, że ona należy do Abrahama. I czytamy dalej od 6 wersetu takie słowa. Wtedy rzekł Bóg we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego. Bóg odpowiada dla Abimelecha: toteż ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano, zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko. A mężowie ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: cóżeś nam uczynił? I cóż ci zawiniłem, że ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. Nierozsądna postawa Abrahama i przedstawienie sprawy tak, by nie mówić całą prawdę, dokonało dużego zamieszania. Abraham kilkakrotnie to doświadczył. A my, ty i ja, wiedząc o tym, musimy być na baczności w naszym życiu. By nasza mowa, by nasz czyn nie powodował zamieszania. Bo niestety, bardzo łatwo możemy powiedzieć część, a ta część nie jest całą prawdą. I to było
w życiu Abrahama. I chcę powiedzieć, że nasza ukryta słabość, twoja i moja, nie tylko nam przystwarza kłopotu, bo ona przystwarza, ale również naszym bliskim. Kiedy nasza słabość jest w nas, mamy kłopot z tego powodu. Bo uczynimy coś, czy powiemy coś nieodpowiedniego w różnych sytuacjach. I z tego powodu mamy kłopot. Ale nie tylko my, ale nasi bliscy mają kłopot z tego powodu. I również i obcy. Możemy być człowiekiem kłopotliwym w pracy naszej, w domu naszym, w małżeństwie naszym, w rodzinie, wśród sąsiadów. Dlatego, że gdzieś ta słabość jest ukryta, ona towarzyszy nam, ona bierze górę i w odpowiednim czasie eksploduje na zewnątrz. I z tego powodu są efekty tego. Kiedy wierzący człowiek wkroczy w obszar obawy i strachu, bo akurat Abraham wkroczył, to wtedy jego czyn będzie miał charakter i wymiar ducha strachu. Duch strachu opanuje człowieka, który obezwładni nawet odważnego człowieka. W niektórych sytuacjach będzie taki odważny bohater, ale w innych dziedzinach po prostu całkiem coś innego. Wróg naszej duszy zna naszą słabość. On zna twoją słabość dokładnie. Zna moją słabość dokładnie. I on chce ją wykorzystać, by do naszego życia z Bogiem dodawać swoje rzeczy. Właśnie to wróg czyni. Dodaje obawę, strach i wiele innych rzeczy. Wrzuca wszystko, co możliwe jest dla niego do wrzucenia. Kiedy widzi, że otwarte są drzwi naszej duszy, naszego serca, naszego życia dla jakiejś jego rzeczy, on wrzuca. On wrzuca. On tylko czeka na takie sytuacje. I dlatego wielu chrześcijan życie jest takie, a nie inne z tego powodu. W jednej sytuacji gorliwość pod sufit aż unosi, a w drugich sytuacjach można się za głowę wziąć, bo nie wiadomo, co się dzieje. Słabość zawsze niszczyć będzie nawet najbardziej gorliwego człowieka. Człowieka, który szczerze będzie chciał służyć Bogu. Jeżeli nie rozprawimy się z nią, jeżeli nie popatrzymy się prosto w jej twarz i w imieniu Jezusa nie złamiemy to, co należy złamać, to ona może złamać nas w swoim czasie. Wróg naszej duszy chce naruszyć nasz pokój, który Bóg nam daje, by nasze kroki skierować na Jego, na wrogi, chwiejny teren. I wtedy dlatego nie wiem, co robić. Po prostu nie mamy odpowiedzi. Nie jesteśmy pewni. W wielu dziedzinach po prostu jesteśmy tak, jak na takim grzęskim terenie. To wszystko diabeł chce wciągnąć na ten teren grząski wierzących. Tych, których po prostu dadzą się jemu wciągnąć. Wróg naszej duszy wszystko czyni w tym celu, byśmy z tego powodu mieli kłopot i dodatkowe troski. Obarczeni tym, obciążeni tym, przygniecieni tym, abyśmy trudno, można powiedzieć, unieśli się w górę bliżej Boga. I on przebiegle postępuje. On wie, jak nas złapać, o ile nie jesteśmy na baczności. Dlatego wierzący człowiek
Chcę powiedzieć, że musi zawsze, nie tylko w kościele, nie tylko w niedzielę rano, ale w poniedziałek i we wtorek w domu, i przy stole, i w pracy, i gdziekolwiek. Wierzący człowiek zawsze musi mocno trzymać się Boga. Boga. On nie jest chwiejny. On ciebie nie wprowadzi na grzęski teren. Na chwiejny. On doprowadzi, że jego obietnica się wypełni w twoim życiu. Ale musi się trzymać Boga. Musi się trzymać jego obietnic i nie pozwolić, by strach, lęk, obawa, cokolwiek, co pochodzi od złego, paraliżowało chrześcijańskie twoje życie. To nie jest Boży Duch, kiedy ogarnięty jesteś strachem, bojaźnią, niepewnością i po prostu trzęsiesz się jak garaleta w swoich decyzjach. Bóg jest stały, wierny. Bóg jest mocny i On chce umocnić ciebie. Dlatego jeszcze raz powtarzam, musimy mocno trzymać się Boga. Kiedy? Zawsze. Czytamy dalej Boże Słowo. Rzekł jeszcze Abimelek do Abrahama, do czego zamierzałeś, że to uczyniłeś? No właśnie. Abraham zaś odpowiedział, powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją. Jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej. Pomimo to została żoną moją. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej, tę przysługę będziesz mi wyświadczyła. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie, on jest bratem moim. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło i niewolników i niewolnice i dał Abrahamowi, zwrócił mu też jego żonę Sarę. Czyn Abrahama zrodził wrażliwą podejrzliwość w Abimelechu, dlatego skierował do Abrahama słowa wyrażające duży niepokój. A więc Abimelech został ogarnięty niepokojem, obawą, strachem z tego powodu, kiedy usłyszał głos Boga, co może go spotkać, ponieważ wziął tą kobietę dla siebie. Ale Abraham był winny w tym. Dlatego Abimelech powiedział jemu bardzo jasno, do czego zamierzałeś? Wow, że to uczyniłeś. Co miałeś na myśli? Co knułeś w tym? Dlaczego tak powiedziałeś? Dlaczego tak się zachowałeś? Abimelech nie widział tylko, że Abraham nie powiedział prawdy, ale myślał, że Abraham coś w tym miał, miał jakiś zamiar, zły zamiar. Dlatego tak postąpił. I kiedy Abraham na głos Boga udał się na wędrówkę, to czytamy, to zamiast oddać Sarę i siebie w Boże ręce, to sprawę bezpieczeństwa Sary i jego życia on pozostawił w swoich rękach. Wielu ludzi, przychodząc do Boga, czasami nawracając się, tą dziedzinę swojego życia oddadzą Bogu. Nawet ten nauk oddadzą, porzucą, odwrócą się. Ale coś sobie zostawią, no bo w końcu dam sobie radę w tym. I to, co zostawią, to, co myślą, że dadzą sobie radę, to tylko kłopot, kłopot i kłopot. Abraham tak wiele oddał Bogu, kiedy został powołany, kiedy usłuchał Boga, ale jednak tą dziedzinę nie oddał.
I dlatego miał kłopot, który się powtarzał i powtarzał. I kiedy wracamy dalej do Bożego Słowa, czytamy: następnie rzekł Abimelech: oto kraj mój jest przed tobą. Mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. Nie wiem, jak ja bym postąpił. Mówię prawdę. Gdyby taki człowiek nie powiedział dla mnie całą prawdę i naraził mnie na taki niepokój, na taki strach, na wiele, co mogło być bardzo niedobrego w moim życiu, nie wiem, czy tak bym powiedział: słuchaj, że mój living room, mój tutaj dom, to cała posiadłość, cała ziemia, bądź gościem moim. Bym powiedział: być może czym prędzej wynoś się, póki jeszcze moje emocje są opanowane. A więc widzimy, aby Abimelech to nie był zły człowiek i okazał się w niektórych sytuacjach nawet z lepszej strony jak Abraham. I dlatego mówi: oto kraj mój jest przed tobą. Mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. Do Sary zaś rzekł: oto daję bratu twemu 1000 srebrników. Niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą. Także wobec wszystkich jesteś niewinna, uniewinniona. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego. Także znowu mogły rodzić, gdy Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. I teraz, kiedy rozważamy życie Abrahama i widzimy, jak głupio i nierozsądnie postąpił i to, co było nieodpowiedniego w jego życiu, to w tym samym czasie popatrzmy na siebie. By nie o to chodzi, abyśmy więcej wiedzieli o Abrahamie, tylko abyśmy być może więcej wiedzieli o sobie na tle Abrahama. I zachęcam, by każdy z nas uczciwie, szczerze to zrobił. Zastanów się nad takimi sytuacjami, w których przegrywasz. I może przechodzisz obok tych wydarzeń i idziesz dalej, i nawet nie pomyślałeś, dlaczego tak jest. Przegrałeś i żadnej lekcji z tego nie ma. Dlaczego ma to miejsce w twoim życiu? Dlaczego? Kiedy wierzący człowiek w tym samym uchybia wielokrotnie, to powinien czym prędzej poważnie zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Powinien zdemaskować przyczynę, usunąć ją ze swojego życia, bo jak nie usunie przyczyny, to ona ściągać będzie twoje kroki w niewłaściwą stronę. I to będzie systematycznie, stopniowo, być może niezauważalnie, ale nim się ockniesz, to będziesz bardzo daleko. Zakończając dzisiejsze zwiastowanie, pozostawiam każdego z nas z takimi myślami i pytaniem. Czy dostrzegasz w swoim życiu zygzakową drogę? Po prostu powinna być prosta, a jest zygzak. Czy widzisz, że twoje kroczenie za Jezusem jest niestabilne, a wykres twojej drogi jest chwiejny? Być może na głos Boga jednego dnia udałeś się wędrówkę za Jezusem. Być może powiedziałeś: Panie Jezu, chcę Tobie służyć, oddaję moje życie Tobie. I wtedy być może opuściłeś wielu bliskich i znajomych z tego powodu, nie dlatego, że ich mniej miłowałeś, tylko dlatego, że nie chciałeś czynić te rzeczy, które czyniłeś wcześniej razem z nimi. Dlatego opuściłeś styl starego życia. Jeżeli tak, to fajnie.
Ale nie wiadomo z jakiej przyczyny jakąś dziedzinę pozostawiłeś w swoim ręku i ciągle ją masz. Nie oddałeś ją Bogu. Wierzysz w Boga, a nawet mówisz, że idziesz za Nim, czyli naśladujesz Jezusa. I nie jest obojętne tobie, co Bóg mówi, a więc Boże Słowo nie jest tobie obojętne. Słuchasz, czytasz i nawet mówisz, że przyjmujesz. A jednak, no właśnie, w życiu duchowym coś ciebie zniewala, a czasami nawet paraliżuje. I to się ukazuje na zewnątrz. I pomyśl teraz przez chwilę i rozważ w sercu, czy to, co mówię, dotyczy ciebie? Jeżeli tak, to wtedy odpowiedz sobie tak szczerze, jak długo musi tak być? Jak długo? Przerwij to dzisiaj. Jest to możliwe. Bóg tego chce. Ale czy ty to chcesz? Bóg da ci siłę do tego, abyś to przerwał w imieniu Jezusa. Aby to się nie powtarzało. Dzisiaj jest o wiele bardziej błogosławiony czas niż czas, kiedy żył Abraham. Dzisiaj Boża łaska obfituje o wiele bardziej i szerzej. A więc dlaczego byś nie miał z niej skorzystać bardziej i głębiej jak do tej pory? Nie bierz tylko troszkę, skoro Bóg ma dla ciebie całość, wszystko. Bóg ma całe zwycięstwo dla ciebie. Bóg ma kompletnie swoją łaskę i siłę i moc dla twojego życia. Nie tylko troszkę, kompletną. Nie żyj pod strachem, obawą. Nie żyj pod strachem, lecz pod ochroną Najwyższego. Miej świadomość, że Bóg jest przy tobie, nawet i wtedy, kiedy trudność się pojawia. I kiedy osłabienie i zwątpienie przychodzi, to tym bardziej uchwyć się Boga, bo On się nigdy nie zachwieje. I kiedy się uchwycisz Jego, to i takie twoje życie będzie stabilne, stabilne w Nim. On ciebie podniesie, nawet jeżeli wcześniej upadłeś, a wyciągniesz rękę do Niego. On ciebie wzmocni i utwierdzi. Miej w pamięci to, że Bóg jest najlepszym nauczycielem. I czy nie warto Go słuchać, by nie czynić nieodpowiednich rzeczy, które kłopot wnoszą i wstyd przed Bogiem dla nas i dla bliskich. Dobrze by było, kiedy zawsze byśmy mówili Bogu tak, kiedy słuchamy Jego głos. Bóg mówi coś do nas, a my odpowiadamy tak. Fajnie by było. Ale potem byśmy uczynili tak, jak Bóg mówi do nas. Bo kiedy tylko się zgadzamy z Bogiem, tak, Boże, ale kiedy nie czynimy tego, no to właściwie jest to na marne. Można słuchać Bożego Słowa, można się zgadzać z Nim, a ono może nic dobrego nam nie wnieść. Jeżeli nie weźmiemy tego Słowa osobiście i nie pozwolimy Duchowi Świętemu, żeby to Słowo użył i umocnił w nas, i aby życie nasze wzięło to słowo w czyn. Dlatego, siostro i bracie, dla twojego dobra, dla duchowego twojego wzrostu, słuchaj Boga nie tylko cielesnymi uszami, ale sercem i duszą. I okazuj to w swoich czynach. I teraz oddajmy chwałę Bogu. Wstańmy do modlitwy. Halleluja. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wierny i dzisiaj tak samo, jak byłeś wierny dla Abrahama. Mimo, że on zawiódł nieraz,
ale więcej razy. Ale Twoja wierność była ciągle przy Nim. Przychodziłeś do Jego życia, wkraczałeś w różne sytuacje, zachowując to, co mogłoby być bardzo niedobre. Panie, dzisiaj wierzymy, że Ty również wkraczasz do naszego życia, dlatego że jesteśmy wierzącymi ludźmi, należymy do Ciebie. I Ty widzisz nasze słabości. Ty widzisz, Panie, że wielokrotnie w naszym życiu, nawet czasami, kiedy zgadzamy się z tym, co mówisz, nawet kiedy mówimy tak, to jednak z jakiegoś powodu nie bierzemy tego słowa do naszego praktycznego życia i nie stosujemy je w naszym życiu. Być może jakaś dziedzina naszego życia jest ciągle w naszym ręku i dlatego nasze życie jest zygzakowe. Proszę Ciebie, Panie Jezu, aby nikt z tego miejsca nie wyszedł z jakimkolwiek ciężarem, z jakimkolwiek smutkiem, obawą, strachem, cokolwiek. W imieniu Jezusa niechaj Boży Duch wstąpi, niechaj wyzwoli, niechaj podniesie, umocni, uzdrowi to, co dana osoba potrzebuje. Ty znasz każdego z nas z osobna. Dlatego, Panie Jezu, nim pójdziemy do domu, prosimy Ciebie, dokonaj Twojego dzieła w nas, dla Twojej chwały. Bądź uwielbion i wywyższon, bo jedynie w Tobie jest nasza siła, nasza moc, nasza opoka i nasza ufność. W imieniu Jezusa. Amen.